Witamy zatem pierwszym mówcą po stronie propozycji, pan profesor Rafał Pankowski. Wielkie brawa i zapraszam. Trzech minut. Z mównicy, tak. Szanowni Państwo, no przyznam, że mam lekką tremę, bo ostatni raz, kiedy miałem okazję uczestniczyć w tak zwanej debacie oksfordzkiej, to było ponad 20 lat temu. Ale z biegiem okoliczności zostałem zaproszony na debatę w Cambridge za 2 tygodnie, więc bardzo dziękuję za zaproszenie mnie dziś. Będzie to dla mnie jakaś forma rozgrzewki, za którą jestem bardzo wdzięczny. Ale przyznam, że zastanawiałem się długo, jak zinterpretować tę prowokacyjną bardzo tezę zaproponowaną dzisiaj. No bo pewnie trudno każdemu z nas byłoby się jednoznacznie podpisać pod takim zdaniem. Nienawidzimy obcych. Bo co znaczy my? Kim jesteśmy my? No myślę, że my, siedzący po tej stronie tezy, nie uważamy, że nienawidzimy. Myślę, że zdecydowana większość z Państwa tu obecnych też nie uważa, że nienawidzi obcych. Ale czy możemy tak powiedzieć jako wspólnota szersza? Wspólnoty są bardzo różne oczywiście. Społeczności ludzkie są różnorodne. Jest cały nurt myśli społecznej, filozoficznej, który się nazywa komunitarianizm, który właśnie akcentuje rolę różnych wspólnot w socjalizacji, w życiu społecznym. Na pewno taką ważną wspólnotą, jedną z najważniejszych, jest wspólnota narodowa. Rozmaicie rozumiana, rozmaicie pojmowana. Ale właśnie wspólnota narodowa często stanowi taki kluczowy punkt odniesienia różnych debat, różnych dyskusji i wyznacza pod wieloma względami to, co można nazwać normą społeczną. Czyli zachowania, wzory, typy ekspresji, które są akceptowane albo nie są akceptowane. To nie oznacza, że wszyscy we wspólnocie narodowej podzielamy ten sam system wartości, czy zachowujemy się w identyczny sposób. Ale widzimy w codziennym naszym doświadczeniu, że pewne zachowania są tolerowane, są akceptowane, istnieje na nie przyzwolenie. Inne zachowania są potępiane. I czymś bardzo kluczowym dla zrozumienia tego, czym jest norma społeczna, jest kwestia sankcji albo braku sankcji, braku potępienia dla danego zachowania, dla danego typu ekspresji. I jeśli mówimy znowu o wspólnocie narodowej, to na przykład w kontekście emocji sportowych chcielibyśmy odczuwać satysfakcję z jakichś osiągnięć przedstawicieli naszego narodu, naszego kraju. Chcielibyśmy odczuwać satysfakcję z sukcesów historycznych, z Kopernika i Chopina i innych wielkich Polaków. Ale jeśli tak, to musimy być przygotowani na to, żeby również odczuwać wstyd za zachowania członków naszej wspólnoty, czy za zachowania w imieniu naszej wspólnoty narodowej. Nawet jeśli ich nie akceptujemy, odczuwamy współodpowiedzialność. Dotyczy to zarówno wydarzeń historycznych, jak i wydarzeń nam współczesnych. Proszę Państwa, od ponad 20 lat w ramach Stowarzyszenia Nigdy Więcej zajmuję się właśnie kwestią nienawiści, kwestią rasizmu, kwestią ksenofobii. I na podstawie obserwacji naszego stowarzyszenia w ostatnich latach mogę niestety powiedzieć z pełnym przekonaniem, że mamy do czynienia z eskalacją nienawiści w Polsce. W ciągu ostatnich 2-3 lat mamy do czynienia z bardzo gwałtownym wzrostem zarówno postaw ksenofobicznych, rasistowskich, czy wręcz bliskich faszyzmowi, jak i ze wzrostem liczby aktów agresji, bezpośredniej napaści
napaści na tle ksenofobicznym, na tle rasistowskim, napaści przeciwko wszelkim mniejszościom, przeciwko przejawom wszelkiej odmienności. Czy to oznacza, że wszyscy Polacy są rasistami? Oczywiście nie. Ale bardzo smutnym, przykrym zjawiskiem jest brak jednoznacznego potępienia takich zachowań. Czyli brak sankcji społecznej, prawnej i innej. Brak reakcji instytucji, ale także autorytetów życia publicznego. Brak reakcji Kościoła. Wiemy, że szykanowane są tak wybitne postaci jak ksiądz Lemański. Podczas kiedy znani przedstawiciele Kościoła podsycają ksenofobię, podsycają wrogość wobec odmienności. Mieliśmy przypadek niedawny na Jasnej Górze, po raz kolejny. Mieliśmy do czynienia z mityngiem neofaszystowskim w dawnej Stoczni Gdańskiej, w takich miejscach bardzo ważnych dla polskiej historii, dla polskiej tożsamości. A więc proszę Państwa, myślę, że dziś niestety jako Polacy w pewnym sensie nienawidzimy wszystkich, powinniśmy starać się, by to zmienić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wielkie brawo. To była mowa otwierająca strony proponującej tę tezę. Pani sekretarz ma już przygotowane wyniki, to znaczy będziemy wiedzieć, jak Państwo głosowali wchodząc tutaj na salę. Zobaczymy, jak bardzo ten rozkład głosu zmieni się po debacie. Szanowni Państwo, za tezą mamy 62 głosów, przeciw tezie 30.